Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już pierwsza zagadka ze mną w studiu, a przynajmniej częściowo. O kolejną część zagadki poproszę w tym momencie. Jak widzicie, na tablicy koperta, a w kopercie słowo. Kto odgadnie, jakie słowo ukryło się w kopercie, wygra 100 zł. Jak widzicie, pojawiło się troszeczkę więcej podpowiedzi, to znaczy chodzi o słowo pięcioliterowe, a pierwszą literą tego słowa jest litera K. Jeżeli już jakieś macie pomysły, zapraszam do studia, bo to zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia. 704-300-410 to numer do studia. Jeżeli już macie słowo, zapraszam. Postaram się w międzyczasie przypomnieć szybko zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Jeżeli już ktoś z Was w międzyczasie wpadł na pomysł i chciałby sprawdzić, czy słowo, które udało się skojarzyć, jest słowem z koperty, zapraszam serdecznie. Suwa to pieniądze, które czekają właśnie za odpowiedź koperty. Jeżeli macie jakieś pomysły, warto je sprawdzać tu i teraz. Już można trafiać do studia, już można walczyć o wygrane. 704-300-410 to numer, który tutaj do mnie prowadzi. 100 zł czeka na kogoś z Was. Pięcioliterowe słowo na K. Kto już ma jakiś pomysł? No, jeżeli udało Wam się skojarzyć, zapraszam serdecznie. 704-300-410. Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę przypominać, że chodzi o słowa cenzuralne. Myślę, że jest to oczywiste. Kto skojarzył? No, łatwa zagadka na rozgrzewkę. No, nie chodzi tutaj o dowolne słowo, tylko słowo pięcioliterowe. Dokładnie pięcioliterowe na K. Nie mamy tutaj jakoś do dyspozycji nie wiadomo ile tych słów, także myślę, że szybko sobie z zagadką poradzicie. Kto już wpadł na pomysł, niech nie czeka. Kto już wie, kto ma słowo, zapraszam do studia. Może przyszło Ci coś do głowy, no bywa, że to pierwsze skojarzenie jest tym najlepszym, także warto sprawdzić od razu, jak udało Ci się skojarzyć jakieś słowo. Sprawdź, może to właśnie jest odpowiedź z koperty. Jeżeli tak, 100 zł powędruje w Twoje ręce. 704-300-410 to numer do studia. Pięcioliterowe słowo na K. Co to może być? Kto już wie? Kto ma pomysł? Słuchajcie, nie czekamy. Nie czekamy, bo to jest łatwa stówka do wygrania. Mam nadzieję, że te pieniądze szybko powędrują do kogoś z Was. Tak to bywa w programie, że no, czasami są zagadki, które wymagają od nas większych umiejętności. Czasem takie, z którymi zmierzyć może się każdy. W przypadku tej zagadki każdy z Was może spróbować swoich sił, bo tutaj no, żadna specjalna wiedza nie jest wymagana, ale no, na pewno trzeba umieć szybko kojarzyć, jeżeli już udało Ci się wpaść na jakieś słowo. Pięcioliterowe słowo na K, to nie ma co czekać. 704-304-310, kolejne zagadki już przygotowane, także mam nadzieję, że tę typową rozgrzewkową uda nam się szybko rozwiązać. Śmiało, kto sobie poradził z zadaniem, kto już wpadł na jakiś pomysł i chce sprawdzić, czy to słowo jest warte 100 zł, to ja tutaj czekam, gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. 704-304-310. No, co mogło się ukryć w kopercie? Pięcioliterowe słowo na K. Kto już wie? Śmiało, tu nie ma co zwlekać. Ja wiem, że być może to pierwsze skojarzenie, no to zastanowiliśmy się chwilę, może dopiero szukamy telefonu, nie wszyscy zorientowali się, że program już trwa, już się rozpoczął, więc może dopiero w tym momencie włączyliście telewizor. Sprawdźcie, policzcie, jeżeli jest to słowo, które ma dokładnie 5 liter i zaczyna się literą K, warto sprawdzić. Może właśnie Twój pomysł jest pomysłem, na który również wpadł dziś nasz reżyser. Jeżeli tak, wygrasz 100 zł. 704-304-310 to numer, który prowadzi do studia. Jeżeli masz gotowe to słowo, wybierz numer jak najszybciej. Kto skojarzył? Kto powalczy o pierwsze pieniądze w dzisiejszym programie? Ja mam nadzieję, że tych pieniędzy rozdam Wam dziś dużo więcej,
ale zaczynamy od takiej zagadki, z którą zmierzyć może się każdy. Jak będzie dalej? Przekonamy się, jak rozwiążemy tę zagadkę. Słowo, pięcioliterowe słowo na K i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Klap. Jeszcze raz? Klaps. Klaps. Da się, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale jak najbardziej słowo poprawnie ułożone. Zapisuję. No dobrze, to pan rozpoczął nam tym klapsem zagadkę. Nie jest to słowo z koperty, ale cieszę się, że jest ktoś z drugiej strony ekranu, bo to znaczy, że jest szansa, że ktoś z was powalczy o wygrane. To co, 150 zł? Myślę, że przyjemniej będzie się walczyło o większe pieniądze, jeżeli jest ktoś z drugiej strony ekranu. Zapraszam. Klaps, dobra propozycja, bo faktycznie da się to słowo jak najbardziej wpisać w ten nasz tutaj diagram, ale nie klaps ukrył się w kopercie. W takim razie co? Jeżeli masz inny pomysł, warto go sprawdzić. Wygrać można 150 zł, więc jest o co walczyć. Na dobry początek programu 150 zł. Myślę, że to dobra propozycja, jeżeli ty również tak myślisz i do tego masz pomysł, masz pasujące słowo, sprawdź. Traf tutaj do studia i sprawdź, czy jest to słowo z koperty, bo jeżeli tak, 150 zł powędruje w twoje ręce. Kasa na pewno się przyda, reżyser mówi, dobra Ewa, podpowiem drugą literę, bo skoro to jest rozgrzewkowa zagadka, jest późna noc, to może faktycznie jakaś podpowiedź tutaj się przyda. No ja jestem tam. No dobrze, to druga litera to litera O. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto wpadł na jakieś słowo i faktycznie ta druga litera w tym słowie to była litera O, to masz tę przewagę, nie musisz się zastanawiać tak jak niektórzy w tym momencie, tylko już masz gotowe słowo. Wykorzystaj te parę sekund przewagi, wybierz numer do studia i sprawdź, może właśnie twoje słowo jest odpowiedzią z koperty. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że zagadka zostanie szybko rozwiązana, bo to typowa rozgrzewkowa zagadka, także czekam na pomysły od was. 150 zł do wygrania, słowo zaczynające się od sylaby ko. Także klaps, no to już teraz wiemy, że klaps nie pasuje, no a co będzie pasowało? Czy komuś z was przyszło coś do głowy? Coś na K-O? Pięcioliterowe słowo na K-O. No tutaj już mocno ograniczyliśmy to pole poszukiwań, bo tak naprawdę trzy litery pozostały do uzupełnienia, więc tych możliwości nie ma wiele. Także jeżeli macie jakieś pomysły, warto je sprawdzić. Może właśnie twój pomysł jest tym, który znalazł się w kopercie. Jeżeli tak, wygrasz 150 zł. To już ma pomysł. No, czy tylko pan, który podał pierwszą propozycję, jest przed telewizorem, a może był do tej pory i stwierdził, że już jednak decyduje się na przykład na sen. No to taka pora, gdzie nawet jeżeli zastaliśmy kogoś przed telewizorem, to jednak tych osób ubywa przed telewizorem niż przybywa, no bo to taka pora, także jeżeli tam jeszcze jesteś, spróbuj swoich sił. Jeżeli udało ci się skojarzyć jakieś słowo na ko, duża szansa, że to będzie z koperty, a jeżeli tak, wygrasz 150 zł. Szkoda by było nie spróbować. 704 304 310. Zapraszam. No, budzimy się, nie śpimy. Jeszcze mam nadzieję, że zdążymy dzisiaj pospać, jeżeli położymy się troszeczkę później, a jeżeli udało wam się natrafić na program, to czemu nie dać sobie szansy i nie powygrywać trochę pieniędzy? 150 zł czeka za jedno słowo. 150 zł, po które możesz sięgnąć, nie wychodząc nawet z domu. Wystarczy sięgnąć po telefon i podać swój pomysł, o ile na takowe wpadłeś. 150 zł czeka. Na ko? Co to może być za słowo? No już wiemy, że nie będzie to klaps, bo nie pasowałaby druga litera. Dobrze, ja może przekreślę tutaj to słowo, żeby nikomu się nie myliło, skoro wiemy, że do zagadki nie pasuje. O, to co będzie pasowało? Na ko. No,
czy jest przed telewizorem ktoś, kto ma skojarzenie i jest w drodze do studia, to ja podyktuję numer 704-304-310. Nie zwlekajcie, bo jeżeli macie pomysł, szkoda by było dać się wyprzedzić, tym bardziej, że 150 zł czeka za to słowo. Warto sprawdzić swoją propozycję. O, jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Kowal. Kowal. Dobra propozycja, nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się jak najbardziej. Co jeszcze? Skoro nie Kowal, to co to może być? Faktycznie, da się. Pięcioliterowe słowo. Co jeszcze? No, czy jest ktoś jeszcze, oprócz pana, który wpadł na taki pomysł? Dobry pomysł, jak najbardziej pasuje do zagadki, ale reżyser pomyślał dziś o innym słowie. Jeżeli ty również masz jakiś pomysł, sprawdź. Może to właśnie odpowiedź z koperty. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Korea. Korea. Ciekawa propozycja. Egzotycznie, jeszcze nie z koperty. Kto miał inny pomysł? Bo zobaczcie. Kowal, Korea. Bardzo od siebie odległy pomysł, a jednak obydwa pasują do naszej zagadki. Także to tak jest. Każdy, kto spojrzy na tę zagadkę, wpadnie na zupełnie inny pomysł niż osoba, która na przykład przed momentem podała swoją propozycję. Dlatego warto wziąć udział w zabawie, bo skoro każda osoba to inny pomysł, to znaczy, że ktoś z was ma już na myśli odpowiedź z koperty. No i teraz kwestia tego, jak szybko taka osoba wybierze numer do studia i podzieli się swoją odpowiedzią. 704-304-310. Przypominam, że szansa wciąż jest. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, także warto próbować wybierać numer do studia, bo czeka 150 zł. Jak usłyszę odpowiedź z koperty, będzie już za późno. Także teraz, póki jeszcze szansa jest, spróbuj. 704-304-310. Nie mam problemu z trafieniem tutaj do mnie, bo już zdążyłam usłyszeć 3 telefony, a dopiero przed momentem program rozpoczęliśmy. No mam tylko nadzieję, że nie braknie chętnych do rozwiązywania zagadek dzisiaj, bo niestety to jest największe zmartwienie o tak późnej porze. Nie martwię się raczej tym, czy zabraknie nam zagadek, czy nie. Zagadek i pieniędzy na pewno nam nie zabraknie, ale nie wiem jak z widzami, bo pora nie sprzyja siedzeniu przed telewizorem. A jednak też tam jeszcze jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kolor. Kolor. Da się. Jeszcze nie z koperty, ale faktycznie kolor. Dobry pomysł. Co jeszcze? Kowal, Korea, kolor. Bardzo dobre propozycje. Trzy zupełnie różne propozycje i trzy propozycje, które pasują do zagadki. No i dzięki tym propozycjom wiemy już, że jesteśmy bliżej rozwiązania. O te trzy pomysły jesteśmy bliżej rozwiązania. Nie kowal, nie Korea, nie kolor. Kto miał inne słowo na ko? Dobrze, skoro nie usłyszałam z tymi trzema telefonami propozycji z koperty, niech będzie. 200 zł za to słowo. Kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam serdecznie. 704-304-310. To numer, który prowadzi tutaj do studia. Jeżeli udało wam się wpaść na coś jeszcze, na ko, pięcioliterowe słowo. Kowal, Korea, kolor. Bardzo dobre pomysły. Wszystkie do zagadki pasują, ale na pewno jest jeszcze jakieś słowo. Jakie? Kto jako pierwszy odgadnie słowo z koperty, wygra 200 zł. Jest o co walczyć. Także śmiało, zachęcam te osoby, które mają jakieś słowo i chciałyby powalczyć o te pieniądze, bo jeżeli nie masz słowa, lepiej najpierw się zastanowić, zanim wybierzesz numer do studia, bo tu trzeba sprawdzić, policzyć te litery, upewnić się, że to słowo pasuje, jak już nam przyjdzie do głowy, także lepiej już dzwonić z przygotowaną odpowiedzią. No to kto jeszcze nie śpi? Ktoś nie śpi. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Kolka. Kolka. Tak, pasuje, chociaż no, nie życzę nikomu. Kolka. No dobrze, 200 zł
wciąż do wygrania. Dobre pomysły i zobaczcie, każdy zupełnie inny od poprzedniego. Jakieś jeszcze słowo na pewno jest, skoro koperta wciąż na tablicy, to znaczy, że jeszcze na pewno jakaś możliwość została. Czy oprócz słowa z koperty da się ułożyć coś jeszcze? No, dowiem się, jak usłyszę tutaj telefon od kogoś z Was, bo tak jak mówiłam, każdy pomysł, no to tak naprawdę przybliża nas do rozwiązania. Każda osoba wpadnie na coś innego. Na pewno ktoś z Was ma już na myśli tę odpowiedź z koperty. Także ważne, żeby każda z tych osób, z tych nielicznych osób, umówmy się o tej porze przed telewizorem, spróbowała swoich sił i sprawdziła swoje słowo, bo jeżeli przed telewizorem jest garstka osób i większość z tych osób powie, a nie szukam, albo mam słowo, ale się waham, nie wiem, czy wybierać numer do studia, no to tak możemy czekać w nieskończoność. No do tej pory kilka pomysłów się pojawiło, także zakładam, że chociaż kilka osób nie śpi. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby sprawdzić swoje słowo, na które być może wpadł właśnie w tym momencie, to zapraszam. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, więc warto wykorzystać szansę i powalczyć o 200 zł. I jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Witam serdecznie. Komar. Komar. Dobra propozycja. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale bardzo dobry pomysł. Komar. Zapisuję i czekam w takim razie dalej. Kto jeszcze chce sprawdzić swój pomysł? Bo jak się okazuje, kilka słów już wykluczyliście, ale do tej pory nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, także szansa wciąż jest. 200 zł czeka. Kowal, Korea, kolor, kolka i komar. To propozycje, które podaliście do tej pory. Co jeszcze? Co jeszcze da się tutaj wstawić? Jakie słowo? Przypominam, że szukamy jednego konkretnego słowa, pięcioliterowego na ko. Wiemy już więcej, więc jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, bo wiemy, że nie będzie to kowal, Korea, kolor, kolka i komar. Co w takim razie ukryło się w kopercie? Kto jeszcze skojarzył jakieś słowo? Może ktoś nawet to w tym momencie dołączył do zabawy, a może któraś z osób, które już sprawdziły swoje słowo, a w międzyczasie wpadły na kolejne. Na pewno warto spróbować, sprawdzić się, upewnić się, bo jeżeli Twoje słowo jest słowem z koperty, masz szansę wygrać 200 zł. Do tej pory usłyszałam już kilka telefonów, więc nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie. Numer widoczny na ekranie 704-300-410. Wybieramy ten numer bez względu na to, czy dzwonimy z telefonu komórkowego, czy ze stacjonarnego. Ważne, żeby wybrać ten numer jak najszybciej i nie dać się wyprzedzić, kiedy mamy pomysł. No bo byłoby szkoda. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kokos. Kokos. O, ciekawa propozycja. Nie jeszcze z koperty, ale faktycznie da się. Kokos. No i się zrobiło smaczniej. No dobrze, co jeszcze? Bo jak się okazuje, 200 zł czeka. No, czy ktoś z Was wpadł na jakiś nowy pomysł? Ja wiem, że coraz trudniej o nową propozycję, bo już sporo z nich wykluczyliście. Kowal, Korea, kolor, kolka, komar i kokos. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, bo tych słów pięcioliterowych na ko nie ma znowu tak wiele, a już sporo z nich wykluczyliście. Zdążyłam już usłyszeć sporo telefonów. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto wpadł na nowy pomysł? Bo wciąż zagadka aktualna. Nie usłyszałam słowa z koperty, ale jest szansa. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kobus. Jeszcze raz? Kobus. Kobus. Da się, no bo pięcioliterowe słowo. Nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, ale faktycznie. Kto z Was wpadł na jeszcze jeden pomysł?
Dobrze, niech będzie 250 zł. Co wy na to? Skoro faktycznie próbujecie swoich sił, te pomysły się mimo późnej pory w głowie pojawiają, robi się coraz trudniej, skoro tyle propozycji wykluczyliśmy, wpaść na coś nowego nie jest tak łatwo, więc niech będzie na zachętę. 250 zł do wygrania za słowo z koperty. No, myślę, że o taką kwotę warto powalczyć. 250 zł za jedno słowo. Myślę, że to się opłaca. No, wychodzi po 50 zł za każdą poprawnie wstawioną literę, a że dwie litery już nam reżyser tutaj wstawił w tym słowie, no to w zasadzie naszym zadaniem jest uzupełnienie reszty tego słowa. Do tej pory dobrze Wam idzie, bo sporo propozycji na tablicy. Mimo, że na początku chwileczkę czekałam na telefon, ale to pewnie dlatego, że potrzebowaliście się skupić i akurat zastanowić nad tą zagadką, ale jak już pojawił się ten pierwszy pomysł, to już kolejne się posypały. No dobrze, to czy teraz jesteście w stanie jeszcze jakieś słowo tutaj wstawić? No bo jest już trudniej. W zasadzie co nam przychodzi do głowy, to się okazuje, że już na tablicy jest. Ale na pewno jakiegoś słowa jeszcze nie wymieniliśmy. Jakiego? O, może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, komin. Komin. O, dobra propozycja, nie było. Jeszcze nie z koperty, ale komin to też jak najbardziej pasujące słowo. No dobrze, co jeszcze, bo skoro tak dobrze Wam idzie, to mam nadzieję, że te 250 zł szybko powędruje w czyjeś ręce. Jeżeli macie jakiś pomysł, zapraszam do studia 704 304 310. To numer, który tutaj do mnie prowadzi. Warto wybrać ten numer jak najszybciej, jak mamy gotową propozycję, bo zobaczcie, sporo telefonów, więc szkoda dać się wyprzedzić, szczególnie teraz, kiedy już sporo słów wykluczyliście, więc jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. 250 zł za jedno słowo. Jakie? To już wie. 704-304-310. Nie czekajcie, nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, więc nie ma co zwlekać, jeżeli udało Ci się skojarzyć jakieś słowo. O właśnie, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Korcz. Korcz. Da się, chociaż nie jest to odpowiedź z koperty. Zapisuję. I czekam dalej. 250 zł czeka razem ze mną. Mam nadzieję, że szybko te pieniądze powędrują do kogoś z Was. 704-304-310. Kto jeszcze nie śpi, bo jest szansa na wygranie 250 zł za jedno słowo, więc sami przyznajcie, że to dobra oferta. A to dopiero rozgrzewkowa zagadka. Czekają kolejne, więc mam nadzieję, że sprawnie będziemy gdzieś te zagadki rozwiązywać. Co to będzie? Co w tej kopercie się ukryło? Słowo, jedno konkretne słowo, pięcioliterowe na ko. Słowo warte 250 zł. Kto miał jeszcze jakiś pomysł? Pomysł, który do tej pory się nie pojawił, bo jak się okazuje, mimo późnej pory potraficie kojarzyć te słowa w miarę szybko, nawet powiedziałabym, bardzo szybko. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, komża. Komża. No da się faktycznie, ale macie te pomysły. Komża. No dobrze, 250 zł czeka. Tak różnorodne te pomysły, z tak różnych kategorii. Ja nie spodziewałabym się, że to tyle słów uda Wam się znaleźć akurat do tej zagadki, czyli pięcioliterowe słowo na ko. No dobrze, to oznacza, że skoro tyle pomysłów wykluczyliście, jesteśmy blisko rozwiązania, to może 300 zł? O, reżyser, nie protestuję, mówi dobrze, niech będzie, skoro widzowie faktycznie szybko, sprawnie kojarzą te słowa mimo późnej pory, skoro nie wszyscy jeszcze śpią, to te osoby, które walczą, niech mają szansę na wygranie większej sumy pieniędzy. 300 zł za jedno słowo, no super. Myślę, że super propozycja. No, jeżeli ktoś z Was również tak myśli, chce skorzystać z tej opcji, to przypominam, że jeszcze szansa jest, ale nie mogę Wam obiecać, że za chwilę ta szansa wciąż tutaj będzie, bo może się okazać, że w międzyczasie usłyszę rozwiązanie. Oddam 300 zł, przejdziemy do kolejnej zagadki, także korzystajcie, póki zagadka jest z nami, tym bardziej, że nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. O, właśnie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Koniec. Jeszcze raz? Koniec. Koniec. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się. Kto miał
kto miał inny pomysł? Wiecie co, przepiszę tutaj te propozycje, bo jakoś się zapędziłam. Koniec. No nie koniec. Jeszcze nie koniec. To co? 300 zł do wygrania. Śmiało. 704-304-310 to numer, który prowadzi tutaj do studia, ale o tym doskonale wiecie, bo skoro usłyszałam tyle telefonów, to znaczy, że nie macie najmniejszego problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zobaczcie, te wszystkie słowa, te wszystkie propozycje to są właśnie telefony od Was. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, ale to się w każdej chwili może wydarzyć, skoro tyle tych pomysłów już wykluczyliście. Na pewno jeszcze jakieś słowo zostało. Jakie? Kojec, kowal, korea, kolor, kolka, komar, kokos, kobus, komin, korcz, komża. Co jeszcze? 300 zł, przypominam, 300 wy za to słowo, wciąż do wygrania. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Koper. Jeszcze raz? Koper. Koper. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobra propozycja. Koper. Nie ma się co dziwić, że ja czasami poproszę o powtórzenie danego słowa, bo czasem faktycznie przez to, że słyszymy się przez telefon, to jakoś bywa ten głos nieraz zniekształcony, nieraz trudniej jest zrozumieć, a tutaj każda litera ma znaczenie, także nie chciałabym usłyszeć czegoś innego niż to, co podaliście, dlatego czasem po prostu proszę o powtórzenie odpowiedzi, także nie przejmujcie się. 300 zł czeka na kogoś z Was. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, ale mnóstwo pomysłów już się pojawiło. Co jeszcze w takim razie, bo chciałabym, żebyśmy już zagadkę rozwiązali, skoro tak dobrze Wam idzie, jesteśmy blisko rozwiązania. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kogut. Kogut, o, da się, faktycznie, nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobry pomysł, kogut, faktycznie. Co jeszcze? 300 zł czeka. Sporo dobrych pomysłów od początku tej zagadki. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczona, że te pięcioliterowe słowa na ko i tyle ich udało się Wam podać. No dobrze, to co? Skoro wykluczyliśmy tyle propozycji, co zostało? Jakie jeszcze słowo, o którym być może nie pomyśleliśmy od razu, a może ktoś pomyślał od razu, do tej pory się wahał i jeszcze nie wybrał numer do studia. Jeżeli nie usłyszałeś wciąż tego słowa, to może właśnie Twój pomysł jest odpowiedzią z koperty. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam serdecznie. Koton. Koton. Jeszcze nie, ale to ciekawy pomysł. No taki, myślę, że nie na... Nieznaleziony tak na pierwszy rzut. No dobrze, dobrze. Dobre propozycje, przeróżne propozycje, bo tak jak patrzę na te tablice, to te kategorie przeróżne. No świetnie, ja cieszę się bardzo, że mimo późnej pory jeszcze potrafimy w miarę sprawnie myśleć, no bo zobaczcie, tyle propozycji, kto by się spodziewał? Ja myślałam, że tę zagadkę rozwiążemy z jednym z pierwszych telefonów, bo faktycznie jak sobie myślimy o tych słowach na ko, pięcioliterowych, nie ma ich za wiele, a tutaj podaliście już tyle propozycji. No dobrze, to co nam zostało? Co jeszcze? Może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Koral. Koral, o też się da faktycznie, jeszcze nie z koperty, ale zapisuję koral. No dobrze, czyli wykluczyliśmy kolejne słowo. I jesteśmy tym sposobem o kolejny krok bliżej rozwiązania. Jakie słowo ukryło się w kopercie? Sporo ich wykluczyliście. Co jeszcze w takim razie? Bo przypominam, że 300 zł za odpowiedź z koperty to wciąż aktualna propozycja. 704-304-310 to numer do studia. Zapraszam kogoś z nowym pomysłem. Może kombinujesz od początku tej zagadki i dopiero teraz udało ci się wykombinować jakieś słowo, a może już dużo wcześniej wpadłeś na propozycję, ale do tej pory wahałeś się, nie wybierałeś numeru do studia. Spróbuj! Sporo propozycji usłyszałam. Kowal, korea, kolor, kolka, komar, kokos, kobus, komin, korcz, komża, kojec, koper, kogut, koton, koral. Co jeszcze? Na pewno coś zostało, bo koperta wciąż na tablicy, a to znaczy, że ktoś z Was ma szansę wygrać 300 zł.
Jeżeli ktoś jeszcze nie śpi, zapraszam, może dopiero przed momentem pstryknąłeś telewizor i dopiero teraz zastanawiasz się nad takim słowem, no to śmiało, oferta wciąż aktualna i 300 zł czeka. Tylko pamiętaj, upewnij się, czy twoje słowo, twoja propozycja nie znalazła się już przypadkiem na tablicy, bo jeżeli tak, no to trzeba się zastanowić nad kolejnym słowem, zanim wybierze się numer do studia. Do tej pory świetnie Wam idzie, bo mimo późnej pory pomysły dopisują, także mam nadzieję, że szybko rozwiążemy tę zagadkę w takim razie. 300 dla kogo? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Wieczór, Kongo. Jeszcze raz? Kongo. Mógłby Pan przeliterować? K-O-N-G-O. Kongo. Nie jest to odpowiedź z koperty, ładnie ułożone. Nie mogłam usłyszeć tej literki G, jakąś inną literkę chyba słyszałam, dlatego prosiłam o powtórzenie. Kongo, no pewnie jak najbardziej, da się. Co jeszcze? No nie Kongo ukryło się w kopercie. Na pewno jest jeszcze jakieś słowo. Jakie? Wykorzystajcie tę szansę, że po pierwsze z zagadką no, może się zmierzyć każdy, no bo tutaj nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności, chociaż niewątpliwie na tym etapie zagadki jest już trudniej, skoro tyle słów wykluczyliście. Z drugiej strony niewiele osób o tej porze przed telewizorem, więc mniejsza konkurencja, to też myślę, że warto wziąć pod uwagę i włączyć się do zabawy, jeżeli akurat nie śpisz. No a poza tym, tyle propozycji nam już odpadło, że jesteśmy blisko rozwiązania, no i nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zobaczcie, te wszystkie pomysły, które są tutaj na tablicy, to są właśnie telefony od Was. Twój telefon może być kolejny, no i życzę Ci, żeby to było słowo z koperty. 300 zł czeka. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kopia. Kopia. Da się. Nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty. Ale jak najbardziej poprawnie ułożone słowo. Co jeszcze w takim razie? No, co się mogło ukryć w kopercie? Jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania, bo mnóstwo propozycji od Was usłyszałam. Nie spodziewałam się tylu propozycji. No, okazuje się, że kilka osób przed telewizorem jest, więc jakoś no, nie martwię się o rozwiązanie tej zagadki, bo skoro mimo późnej pory jest kilka osób, które próbują rozwiązać zagadkę, do tego dopisują Wam pomysły, skoro tak często słyszę telefony, no to myślę, że lada chwila zagadka zostanie rozwiązana. 300 zł do wygrania. Co mogło się ukryć w kopercie? No, to już wie. No, reżyser mówi, że już się nie może doczekać rozwiązania z koperty, bo mówi Ewa, no tyle już tych propozycji wykluczonych, że ja już myślę tylko o tym słowie z koperty. No ja też zastanawiam się, co jeszcze oprócz tego mogłoby się dać tutaj ułożyć. 300 zł czeka, no sprawdźmy, kto padł na jeszcze jakiś pomysł i jaki pomysł to będzie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Kosma. Kosma, da się. Nie z koperty, ale... Ale pasujące słowo. No dobrze, co jeszcze? Przypominam, że 300 czekają. 704 304 310 to numer do studia. Zapraszam kogoś, kto ma jeszcze jakiś pomysł. Ktoś z Was pomyślał o czymś innym? Czy już trudniej skojarzyć? No ja się wcale nie dziwię, słuchajcie, że może być teraz jakiś problem ze znalezieniem kolejnego słowa, no bo
skoro wykluczyliście tyle pomysłów, no to co tam jeszcze zostało? No właśnie, my tak się zastanawiamy i zastanawiamy, a jeżeli zostało nam po prostu to słowo z koperty, no to to trudniej jest wpaść. Jeżeli słów jest dużo do wyboru, no to, to te pomysły jeszcze jakoś szybko się w głowie pojawiają, ale im bliżej końca zagadki, tym trudniej jest na kolejny pomysł wpaść. No ale z drugiej strony to oznacza, że jesteśmy blisko rozwiązania. Reżyser mówi, no dobrze, skoro zrobiło się trudniej, to reżyser zaproponuje 500. Co wy na to? 500 dla osoby, która znajdzie pasujące słowo. 500. No, sami przyznajcie, że to dobra oferta. 500 za jedno słowo. Reżyser mówi, skoro tak dobrze widzom idzie, a to jest naprawdę późna pora, więc no, brawa dla tych osób, które już podały propozycje, a 500 ma szansę wygrać osoba, która poda to pasujące słowo, czyli słowo z koperty. 704 304 310. Co jeszcze zostało? No, słuchajcie, 500, nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba jakiegoś specjalnego wysiłku wkładać w zarobienie tych pieniędzy. Po prostu trzeba się zastanowić, nie trzeba też tutaj jakichś specjalnych umiejętności, no nie trzeba być osobą spostrzegawczą na przykład, nie trzeba posiadać jakiejś specjalnej wiedzy, po prostu trzeba skojarzyć, jakie słowo ukryło się w kopercie. Jeżeli będzie to słowo z koperty, wygrywasz 500 za jedno słowo. No, gdzie mają tak dobrze? 704 304 310. To numer do studia. Zapraszam, jeżeli ktoś z was skojarzył jeszcze jakieś słowo, naprawdę szkoda czekać. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Może kolia? Kolia. Da się. Ładnie ułożone, jeszcze nie z koperty. Czyli nie jest to jeszcze słowo warte 500. Ale zapiszę, no dobrze. Pół tysiąca do wygrania. Co to może być za słowo w takim razie? Jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania, słuchajcie. Tyle propozycji, tyle pomysłów. No ta kolia, bardzo ładne słowo. Ale coś innego ukryło się w kopercie. Co? Brakuje nam 3 liter do rozwiązania tej zagadki, bo wiemy, że jest to 5-literowe słowo na ko. Mało tego, wiemy dużo więcej. Wiemy, które z tych słów to na pewno nie są słowa z koperty, a ponieważ tyle tych słów wykluczyliście, no to co tam jeszcze mogło zostać? No właśnie, ja mam nadzieję, że to słowo z koperty bardzo szybko usłyszę tutaj na antenie. W międzyczasie czekając na telefon, przypomnę te propozycje, które już podaliście. One oczywiście są tutaj zapisane na tej tablicy specjalnie dla was, żebyście ich nie powtarzali, żebyśmy tym szybciej zagadkę rozwiązali, ale przeczytam je teraz. Może jest ktoś, kto wpadł w międzyczasie na jakieś słowo, to niech sprawdzi razem ze mną, czy na pewno nie jest to słowo, które już ktoś wcześniej podał. Kowal, Korea, kolor, kolka, komar, kokos, kobus, komin, korcz, komża, kojec, koper, kogut, koton, koral, Kongo, kopia, kosma i kolia. Co jeszcze? Co zostało? No bo w tylu propozycji, które wymieniliście, coś tam musiało jeszcze pozostać. Skoro koperta wciąż na tablicy, to znaczy, że na pewno chociaż jedno słowo jeszcze jest. Mam nadzieję, że ktoś z was na nie wpadł i w tym momencie wybiera numer do studia. Przypominam, że za słowo z koperty płacę 500. No, chyba miło będzie, jak 500 wyląduje na koncie. Myślę, że można przeznaczyć na jakiś fajny wypad wakacyjny. Zbliża się pora wakacyjna.
No ale teraz nie myślimy o tym, na co wydamy pieniądze, bo teraz warto skupić się na zagadce i nie dać się wyprzedzić. Czekają pieniądze i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, konto. Konto, o proszę. Nie słyszałam jeszcze takiej propozycji, a jak najbardziej pasuje do zagadki. Słyszałam dużo trudniejsze, a konto, zobaczcie. No jasne, że tak. Jeszcze nie jest to odpowiedź z koperty, ale jak najbardziej poprawnie ułożona. 500 do wygrania. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Śmiało. Dyktuję numer i mam nadzieję, że usłyszymy telefon. 704-304-310. Jakie jeszcze słowo? O jakim słowie zapomnieliśmy? Jakie słowo wyleciało nam z głowy? No bo tyle tych propozycji podaliście, coś tam jeszcze musiało zostać. No, 500 czeka. No ja następuję dźwięku telefonu po prostu, bo przyzwyczailiście mnie do takiego szybkiego tempa. Tyle tych telefonów zdążyłam usłyszeć do tej pory, ale ja wiem, że teraz już jest o wiele trudniej wpaść na jakiś pomysł, skoro niewiele tych propozycji zostało, albo być może tylko ta, która jest w kopercie, to faktycznie trudniej jest na nowy pomysł wpaść. Jak tych słów jest więcej, to prędzej czy później na którejś z nich wpadniemy. Jak zostało niewiele, no to już zaczyna być problem. Z drugiej strony to znak, że jesteśmy blisko rozwiązania. Jeżeli zajmuje nam więcej czasu znalezienie jakiegokolwiek słowa, to znaczy, że tych możliwości nie ma wiele, a odpowiedź z koperty, mam nadzieję, usłyszę za moment. 500 za jedno słowo. Kto sięgnie po te pieniądze? Kto próbuje? No, przejdę do wygrania za jedno słowo. Niewielka konkurencja od późnej porze. A do tego nie ma żadnego problemu z trafieniem do studia, skoro tyle tych propozycji od Was usłyszałam. Zobaczcie, te wszystkie pomysły to są właśnie telefony od Was. Brakuje mi jeszcze tego słowa z koperty. Co jeszcze udało się skojarzyć? Śmiało! Nie śpimy. Będziemy jeszcze, mam nadzieję, mieli okazję zdrzemnąć chociaż na chwilę tej nocy, a teraz, kiedy czeka 500, a Ty akurat nie śpisz i masz włączony telewizor, warto powalczyć. Taka okazja nieczęsto się zdarza, a w tym momencie proponujemy 500 i chciałabym, żeby ktoś z Was jak najszybciej zgarnął te pieniądze. 704-304-310. Czy ktoś wybiera numer w tym momencie? Bo jeżeli tak, to powinnam lada chwila usłyszeć taką osobę w studiu. Czy ktoś ma jeszcze jeden pomysł? Ja wiem, że już trudno wpaść na coś nowego, ale może się udało. Ktoś z Was na pewno ma na myśli słowo z koperty. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kondor. Kondor to się nie da, bo to jest sześcioliterowe słowo. Szkoda. Szkoda. Pierwsza pomyłka dzisiaj, ale z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi. Dlaczego? Bo już jest trudno. Trudno jest wpaść na nowy pomysł i już zaczynamy kombinować. Słuchajcie, ja zapiszę tutaj to słowo. Kondor. Zobaczcie. Sześć liter. To nie może być. Może przekreślę czerwonym, żebyśmy wiedzieli. O, 6 liter. Nie. Szukamy 5-literowych słów. No dobrze, to co to będzie w takim razie? 500 do wygrania, 704-304-310 to numer do studia, ale o tym doskonale wiecie, bo tyle tych telefonów od Was do tej pory, tyle propozycji, więc na pewno wiecie, jak szybko i sprawnie wybrać numer do studia. Pytanie, czy wiecie, jakie jeszcze słowo mogłoby tutaj pasować do zagadki, bo na tym etapie, sami widzicie, jest już trudniej. Trudniej wpaść na coś nowego. Świadczy o tym nawet ostatni telefon, gdzie usłyszałam propozycję już z góry niepasującym słowem, ponieważ jest to słowo sześcioliterowe. Kondor, zobaczcie, 6 liter. A my, przypominam, szukamy 5-literowego słowa na ko.
sprawdźcie, upewnijcie się, żeby nie było ponownie takiej pomyłki, bo po pierwsze późna pora, więc jest zmęczenie, trudniej się skupić. Po drugie, już mnóstwo propozycji wykluczyliście. Jesteśmy blisko rozwiązania, więc znalezienie pasującego słowa no, niewątpliwie jest już większym wyzwaniem. No ale też reżyser chce Wam to wynagrodzić i proponuje 500 za odpowiedź z koperty. No to co tam się ukryło? Kto wie? Kto jeszcze nie śpi? Sprawdźcie dokładnie, ile liter ma Wasze słowo, żeby nie było pomyłek, bo szkoda. Walczycie o duże pieniądze, 500 za jedno słowo. Szkoda by było trafić tutaj do studia, podając z góry błędną odpowiedź. Jeżeli Pani przed wybraniem numeru do studia policzyłaby te litery, wiedziałaby, że no jest to słowo sześcioliterowe, a my szukamy pięcioliterowego słowa, ale ja wiem, że to jest taka pora, że jesteśmy już troszeczkę zmęczeni, może ten sen już nas dopada, trudniej jest się skupić, no ale na pewno skupić się warto. Czeka 500 jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, co znaczy, że każdy z Was, kto próbuje, kto się nie poddaje, ma szansę na wygranie tych pieniędzy. Oby jak najszybciej. 704 304 310. Co jeszcze zostało? Kto wie? No mam nadzieję, że jest w drodze do studia ktoś, kto ma pomysł, chociaż wiem, że trudno jest teraz na coś nowego wpaść. Może jest przed telewizorem ktoś, kto od początku myślał właśnie o tym słowie, ale do tej pory nie zdecydował się na wybranie numeru do studia. Jeżeli do tej pory nie usłyszałeś tego słowa, a masz słowo pięcioliterowe na ko, sprawdź, bo to może być odpowiedź z koperty. 500 czeka. Kto wie? I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór. Kolba. Kolba. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale pasuje. Kolba. Co jeszcze? 500 do wygrania. 704, 304, 310. No słuchajcie, zaczyna mi się powoli kończyć miejsce na tej tablicy, więc dobrze by było rozwiązać tę zagadkę, żeby nie było tutaj problemu, gdzie zapisywać Wasze odpowiedzi. Chociaż myślę, że tego problemu nie będzie, no bo skoro tyle propozycji wykluczyliście, jesteśmy blisko rozwiązania tej zagadki, no to jakie tam jeszcze słowo mogło zostać? No nie ma tutaj wiele możliwości. Ja się zastanawiam, co jeszcze oprócz słowa z koperty. Pół tysiąca za jedno słowo. Pieniądze, duże pieniądze, które można wygrać nie wychodząc nawet z domu, po prostu wybierając numer do studia i podając swoją odpowiedź. Jeżeli będzie to słowo z koperty, wygrasz 500. Myślę, że warto, jeżeli Ty również tak myślisz, czekam na Twój telefon. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Mnóstwo telefonów do tej pory, mnóstwo propozycji. Czystym telefonem uda mi się usłyszeć odpowiedź z koperty. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie śpi, zapraszam. Ja wiem, że jest coraz później. Po pierwsze, coraz trudniej wpaść na coś nowego, bo jesteśmy już blisko rozwiązania. Po drugie, coraz mniej osób przed telewizorem, bo robi się coraz później. Także mam nadzieję, że rozwiążemy szybko tę zagadkę, póki jeszcze ktoś tam po drugiej stronie ekranu jest. I jest szansa. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Konik. Konik. O, proszę. Nie pomyślałam o takim słowie, a da się. Super, nie jest to odpowiedź z koperty, ale jak najbardziej poprawnie dopasowane słowo. Co jeszcze? 500 czeka. No reżyser mówi, ja też nie pomyślałem o tym słowie. Zobaczcie, tak to jest czasami, że reżyser przygotowując tę zagadkę przed programem zastanawia się, jakie propozycje mogłyby do tej zagadki pasować, a potem i tak okazuje się, że widzowie podają swoje pomysły i pojawiają się takie, o których reżyser w ogóle nie pomyślał. Ale reżyser mówi, wiesz co Ewa, powiem Ci tak, ten konik to bardzo dobra propozycja. Jedna z lepszych. A które są jeszcze dobre w takim razie?
konik, tak? Jedna z lepszych propozycji. No dobrze, a dlaczego akurat te propozycje, które tutaj reżyser podpowiedział mi, żeby zakreślić, dlaczego akurat te są dobre? No mam nadzieję, że sami się domyślicie. 704-300-4310, to za odpowiedź z koperty. To co, z tym telefonem rozwiązujemy zagadkę? Mam nadzieję, że tak. Komar, kobus, kogut i konik to są najlepsze propozycje do tej pory. Kto wie dlaczego? Kto wie dlaczego i wyciągnie odpowiednie wnioski, podając pasujące słowo, wygra 500, więc jest o co walczyć, na pewno warto. Pytanie, kto jeszcze nie śpi i próbuje? Bo robi się coraz później, więc coraz mniej może być chętny przed telewizorem. Wykorzystaj tę szansę, jeżeli nie masz dużej konkurencji, a do tego jesteś w stanie wpaść na pomysł pasujący do zagadki, byłoby naprawdę szkoda nie spróbować. 500 za jedno pięcioliterowe słowo na ko. Trzeba uzupełnić pozostałe trzy litery. Kto wpadnie na to słowo? No, teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat te słowa reżyser postanowił zaznaczyć. No, kto pierwszy skojarzy i wpadnie na odpowiednie słowo, podając odpowiedź z koperty, wygra 500. To co? Tylko pamiętaj, nie czekaj, nie zwlekaj, nie zastanawiaj się zbyt długo, jeżeli masz pomysł, wybieraj numer do studia, bo mimo, że konkurencja niewielka, zawsze jest ryzyko, że ktoś cię wyprzedzi. Może sąsiad też ogląda program i myśli sobie, no dobrze, spróbuję. No byłoby szkoda, gdyby 500 przeszło koło nosa. Szansa na wygranie tych pieniędzy wciąż jest, ale warto się pospieszyć. Tym bardziej, że nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zobaczcie, mnóstwo telefonów do tej pory, to są właśnie telefony od was. 500 do wygrania. Kto ma pomysł? Nie śpimy. Kogut już był. Pieje tutaj u nas w studio dzielnie, starając się nie dać wam zasnąć, no bo szkoda zasnąć, kiedy czeka 500 na kogoś z was, na kogoś, kto poda mi pasujące słowo. Także to, że nie kogut ukrył się w kopercie, to już wiemy. Nie wiemy jeszcze, co tam się znalazło, ale mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was poda właśnie to słowo. 704-304-310. Czekam na telefon. 500 do wygrania. No, śmiało, rozwiązujemy zagadkę i biegniemy dalej. Kto skojarzył? Jeszcze jedno słowo. Pięcioliterowe słowo na ko. Przelicz dokładnie litery, bo zdarzyła się pomyłka. Trafiła tutaj do studia pani, podając propozycję kondor. Niestety kondor to słowo sześcioliterowe. Ja muszę usłyszeć pięcioliterowe słowo na ko. Jeżeli jesteś pewien swojej odpowiedzi, policzyłeś litery, sprawdziłeś, czy zaczyna się na ko, wówczas wybierz numer do studia. 500 czeka. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Kobra. Kobra. Dobry pomysł. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale poszła pani dobrym tropem. Kobra, no jasne. Dlaczego to dobry pomysł? No bo w naszej kopercie jest właśnie zwierzę. Kobra, dobra propozycja. Zwierzę, no dobrze. Wiemy, że chodzi o zwierzę. Wiemy więcej, nie będzie to komar, kobus, kogut, konik i kobra. Kto wpadł na inny pomysł? No, zwierzak z koperty na K.O. Komu przychodzi coś do głowy?
zakończmy te zagadki. Oby jak najszybciej. 500 do wygrania. No myślę, że jesteśmy już na finiszu tej zagadki, więc czekam na zwycięzcę. 704 304 310. 500 do wygrania. 5 stówek, które można wygrać za jedno słowo, podając jedno pasujące słowo. Jakie? Kto już wie? Bo szkoda czekać, kiedy jesteśmy tak blisko rozwiązania. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zobaczcie, kilkadziesiąt telefonów. To wszystko propozycje od Was. Czekam na tę najważniejszą, tę wartą 500. Rozwiążmy tę zagadkę i przejdźmy szybciutko dalej. Reżyser mówi, zaczynamy od czegoś dla każdego, bo zagadka, z którą każdy może się zmierzyć. Kolejne zagadki będą już od nas wymagały jakichś bardziej konkretnych umiejętności, więc póki jeszcze możesz spróbować swoich sił przy tej zagadce, no to zapraszam. 500 czeka. 704 304 310. Jest w drodze ktoś, kto poradził sobie z zagadką? Czy jest ktoś, kto skojarzył jeszcze jakieś zwierzę oprócz kobry? No ja jak patrzę na tę zagadkę, nie przychodzi mi do głowy żadne inne zwierzę niż to z koperty. Jeżeli Ty również masz pomysł, który pasuje do zagadki, możesz wygrać 500. To co? Czy ktoś wie? Na ko. Zwierzę. Pół tysiąca czeka. No, zastanawiacie się pewnie, no może myśleliście o jakimś zupełnie innym słowie, teraz kiedy wiemy, że chodzi o zwierzę, może zastanawiacie się od nowa i trudno jest na pomysł wpaść, tym bardziej, że wykluczyliście już komar, kobus, kogut, konik, kobra. Także co tam zostało? No właśnie, trudno na to wpaść, ale mam nadzieję, że ktoś z Was już wie i wybiera numer do studia, bo mam 500 do oddania, a już chciałabym zakończyć tę zagadkę i przejść do kolejnej. To co? Kto wpadł na pomysł, przeliczył, czy na pewno jest to słowo pięcioliterowe na ko i czy jest to zwierzę, jeżeli wszystko się zgadza, wybierz numer razem ze mną. 704 304 310. Zwierzę. Na ko. Ktoś już musi wiedzieć. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Kocię. Jeszcze raz? Cię. Kocię. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale bardzo dobra propozycja. Dobrze, ja zapiszę. Słuchajcie, powiem więcej. To jest najlepsza propozycja. Ja muszę zapłacić, mogę zapłacić za słowo konkretne, słowo, które znajduje się w kopercie, ale powiem tak, pani była naprawdę bardzo, bardzo blisko. Bardzo. A dlaczego? No mam nadzieję, że ktoś skojarzy. 704 304 310. No ktoś musi wiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy o włos od rozwiązania. Naprawdę ta propozycja, no... To strzał w dziewiątkę. Czekam na ten strzał w dziesiątkę. Kto skojarzył? 500 do wygrania. Chodzi mi o konkretne słowo. Nie kocię. To jeśli nie kocię, to co? Kto wie?
Jeżeli udało wam się skojarzyć, nie czekajcie ani chwili. Kończymy tę zagadkę. 704-304-310 to numer do studia. 500 do wygrania. 500 za słowo z koperty. Bardzo blisko. Pani była naprawdę bardzo blisko, ale ja muszę usłyszeć to konkretne słowo. Jak ono brzmi? No nie kocie. No, czekam na telefon. Mam nadzieję, że ktoś skojarzył. 704-304-310. Reżyser mówi, Ewa, nie możemy tutaj czekać w nieskończoność, ponieważ kończymy tę zagadkę. Proponuję dużo pieniędzy za to jedno słowo, bo czeka 500. 10 chwil. Umawiamy się na 10 chwil i kończymy tę zagadkę. Nie ma się co tutaj dłużej zastanawiać. Teraz, kiedy jesteśmy tak blisko rozwiązania, po prostu czekamy na telefon od zwycięzcy. 10 chwil. No, uwaga. Kto skojarzył? Jakie to słowo? Chcę, żeby w ciągu 10 chwil ta zagadka została rozwiązana. Do tej pory nie mieliście żadnego problemu z trafieniem tutaj do studia. Ta tablica pełna pomysłów to są właśnie telefony od was. Kilkadziesiąt telefonów. Zostało nam 9 chwil, a ja czekam na ten jeszcze jeden telefon. Telefon, w którym oddam 500. 500 za słowo. No, znane słowo. Pani podała kocię, no troszeczkę inaczej. Kto w takim razie skojarzy? Kto wpadnie? 9 chwil. I uwaga, 8 chwil. 704-304-310. Zakończmy tę zagadkę. Dobre propozycje były. Komar, kogus, kogut, kobus, kobra, konik. No i to kocie. Kocie, tak, no na pewno najlepsza propozycja, ale... No właśnie. Kto wie, kto skojarzył? Zostało 8 chwil. 704-304-310. A kto już wie i wybiera numer do studia? Bo naprawdę teraz, kiedy będziesz się wahać czy zastanawiać, to najgorsze, co można zrobić, jeżeli masz pomysł, wiesz, jakie to słowo, no bo na takim etapie zagadki, kiedy czekam na ten jeden najważniejszy telefon, dać się wyprzedzić byłoby naprawdę szkoda. 7 chwil. Kto zdąży? Kto wie, dlaczego to kocię? To najlepsza propozycja. Kto skojarzy? No, czekam na telefon od tej jednej sprytnej osoby, żebyśmy już mogli zakończyć tę zagadkę i przejść dalej. Zostało 7 chwil, ale jeżeli wiesz, jakie to słowo, jaki pomysł ukrył się w kopercie, nie czekaj. Nie czekaj, zostało 6 chwil. Wybierz numer jak najszybciej do studia. 704-304-310. Kończymy zagadkę. Nie czekamy do końca odliczania, jeżeli znamy odpowiedź. 500. 500 za jedno słowo, za jedną nazwę zwierzęcia. 6 chwil. No, czas biegnie, jak widzicie, nie stoi w miejscu. Czasu mamy coraz mniej, ale pieniędzy i zagadek na pewno w programie nie zabraknie. Także im szybciej poradzimy sobie z tą zagadką, tym szybciej będziemy mogli przejść dalej. Najwyższa pora, żebym usłyszała telefon od zwycięzcy. 5 chwil, jesteśmy w połowie odliczania. Kto zdąży? Nie śpimy, będzie jeszcze czas, żeby się wyspać. Teraz, jeżeli jesteśmy przed telewizorem, a do tego mamy pomysł i wiemy już, co ukryło się w kopercie, nie spróbować, nie wybrać numeru, chociaż raz byłoby naprawdę szkoda. 500 za to słowo, za jedno pięcioliterowe słowo, na ko. Kto skojarzył? Może wszyscy w międzyczasie poszli spać. No, mam nadzieję, że nie.
walczyliście dziennie do tej pory. Mnóstwo propozycji od was usłyszałam. Czekam na tę jeszcze jedną. Najważniejszą, mam nadzieję. 500 do wygrania i zostało nam 5 chwil. Nie czekajcie do zera. Nie ma co czekać, jeżeli masz pomysł. Chyba, że się jeszcze zastanawiasz, no to warto wykorzystać każdą sekundę, jeżeli jeszcze nie usłyszałam telefonu. Masz szansę. Zostały 4 chwile. No, ostatnia szansa. Jesteśmy tak blisko. Kto zdąży? Kto zdąży? Wygra za moment 500 zł? Kto wpadł na to słowo? Potrzebuje tej jednej sprytnej osoby. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? No to śmiało. Jeszcze jest szansa na wygranie tych pieniędzy, ale za chwilę może być za późno. Zostały 4 chwile. Nie daj się wyprzedzić w tych ostatnich chwilach zagadki. No, czy usłyszę telefon? Ja cały czas tutaj jestem przygotowana i czekam, bo jeżeli będzie to telefon, z którym oddam 500, to już będziemy mogli przejść dalej, także śmiało. Z przyjemnością pogratuluję wygrania tych pieniędzy komuś, kto poda pasujące słowo, więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że nie poddajesz się, nie zwlekasz, tylko wybierasz numer do studia, jeżeli rzeczywiście udało Ci się na to słowo wpaść. 704, 304, 310. Kto zdąży? Trzy chwile. No, szybko ten czas biegnie. Zostały dwie chwile. Widzę, że reżyser też nie może się doczekać tego telefonu i rozwiązania wreszcie tej zagadki, także śmiało. Kto spróbował swoich sił i znalazł to pasujące słowo, w tym momencie ma szansę wygrać 500. Kocie, to bardzo dobra propozycja, ale nie najlepsza. Czekam na tę właśnie najlepszą. Zostały dwie chwile. Kto zdąży? 704, 304, 310. No, wciąż nie usłyszałam telefonu, a to znaczy, że jeżeli Ty znalazłeś pasujące słowo, to Ty masz szansę wygrać 500. Jeżeli teraz oczywiście wybierzesz numer do studia, bo został ostatni moment, no to w zasadzie czas na szybkie wystukanie numeru telefonu. Dyktuję numer i czekam na zwycięzcę. Uwaga! 704 304 310. No, kto wie? Jakie słowo jest w kopercie? Czy ktoś wybiera numer? Słuchajcie, bo to jest ostatni moment. Nie ma co czekać do zera. 704, 304, 310. 500 za jedno słowo. Kto wie jakie? Kto już za moment będzie się cieszył wygraną? No, wybrałeś numer do studia? Czemu jeszcze nie słyszę telefonu? Jest ostatni moment, nie czekajcie, aż będzie za późno. Albo jak minie czas, albo jak po prostu ktoś inny Cię wyprzedzi.
Śmiało, rzutem na taśmę. Został nam ten ostatni moment. Kto tu trafia? Kto wybiera numer i walczy o 500? No, śmiało. No, czas minął. Kto jest w drodze do studia? 704 304 310. Czas minął, także jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Kto skojarzył to słowo? Szybka odpowiedź. Oddaję 500 i biegniemy dalej. No. Słuchajcie, ja chcę już oddać 500. Jakie to słowo? I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Kotek. Aj! Jeszcze nie kotek. To jest bardzo dobry pomysł. Też pasuje. Kotek. Słuchajcie, o to zwierzę nam chodzi, ale inaczej. Nie kocie, nie kotek. A taki... płci męskiej. Duży taki. No nie kotek, bo kotek to nam się kojarzy z takim małym, puszystym, a taki większy, dorosły. To jak nazwiemy, jak powiemy? No też na ko. Ja mogę zapłacić dokładnie za słowo z koperty, ponieważ to jest oferta za słowo, za konkretne słowo. Gdybym płaciła tutaj za po prostu zwierzę, to mogłabym oddać już w tym momencie, ale tu chodzi o konkretne słowo. Tutaj każda litera ma znaczenie. Skoro nie kocie i nie kotek, to... No, słuchajcie, szybka dogrywka. Reżyser mówi 2 minuty. 2 minuty i rozwiązujemy zagadkę. Gotowi? No to uwaga, czas, start. No nie kocie, nie kotek. Jeszcze inaczej. No nie taki mały kotek, tylko taki większy. To jak powiemy? No, to szybka dogrywka. Półtorej minuty, ja już zdejmuję kopertę. To teraz to już ktoś musi skojarzyć. No ja jestem gotowa, a wy? Otwieram kopertę. Pięćdziesiąt sekund. Kto skojarzył? 500 do wygrania. 704, 304, 310. Kocie i kotek. Najlepsze propozycje do tej pory. W takim razie, jakie zwierzę ukryło się w tej kopercie? Chodzi mi o konkretne słowo. No, można powiedzieć, że zwierzę już mamy. Wiemy, jakie zwierzę. Ale jak konkretnie będzie brzmiało to słowo, bo o to mi chodzi. 20 sekund zostało, ktoś jeszcze zdąży. Uwaga, sekundy. 704, 304, 310.
Rozwiązujemy zagadkę. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Teraz, kto jest w drodze? Kto wybrał numer? No uwaga, 704-310. Musi zdążyć. Słuchajcie, świetnie Wam szło od początku tej zagadki. Mnóstwo propozycji, mnóstwo pomysłów. Czekam na ten jeden, konkretny. Na słowo, za które zapłacę 500. Kto już wie? No, czy usłyszę telefon? Bo czas minął. 704-304-310. Kto wygra 500? Nie pytam kiedy, bo to się teraz powinno wydarzyć. No, uwaga. Mnóstwo telefonów do tej pory w studio. Daj sobie szansę. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Tylko czy skojarzyłeś, o jakie konkretne słowo chodzi? Skoro nie kocię i nie kotek, to ko... A, i reżyser mówi, Ewa, musimy kończyć nie tylko zagadkę, ale i program, jak się okazuje. No to słuchajcie, jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz, bo jak się okazuje, nie mamy już za bardzo czasu. Także trzy chwile ode mnie i mam nadzieję, że w tym czasie usłyszę telefon i pogratuluję komuś wygranej. Zanim się pożegnam, chciałabym usłyszeć telefon, a do wygrania 500. Jeszcze zdążysz. Uwaga, 500 za słowo z koperty. Jakie to słowo? Kto już wie? Nie kocie, nie kotek. W takim razie co to będzie? 704-304-310. Ktoś musiał skojarzyć. Jedna osoba. Kto? Dwie chwile. Kończymy zagadkę, kończymy program. Jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. No, ja staram się tutaj przytrzymać to odliczanie, ile mogę, ale już krzyczą na mnie z reżyserki. Jeden. Słuchajcie, no, musimy rozwiązać teraz tę zagadkę, bo nie mamy już czasu. Gdybyśmy mieli jeszcze czas programu, to moglibyśmy go wykorzystać na czekanie na zwycięzcę, ale ponieważ kończymy program, kończymy zagadkę, muszę usłyszeć zwycięzcę teraz, żebym mogła oddać pieniądze. 500 jeszcze do wygrania. Daj sobie szansę. Może wybrałeś numer raz. Warto zrobić to raz jeszcze, jeżeli wiesz już, jakie to słowo. Szkoda by było odpuścić teraz na finiszu zagadki, kiedy do wygrania 500 za jedno słowo. 704-304-310. Jeszcze zdążę Cię usłyszeć. Kończymy program. Kto zdąży? Ktoś na pewno już wie. Ktoś, kto przyjrzał się temu, co tutaj się działo, wie już na pewno, jakie słowo kryje się w kopercie. Tylko czy wybiera teraz numer? 704-304-310.
Nie czekajcie, nie czekajcie, aż będzie za późno. Jak się pożegnam, jak powiem dobranoc, nie będzie już szansy na wygranie pół tysiąca. Teraz, dopóki jeszcze nie usłyszałam telefonu, szansa jest. Jak pokażę tę kopertę, to już nikt nie zdąży wygrać pieniędzy. Także teraz jeszcze, mam nadzieję, że ktoś z Was wybiera numer do studia. 704-304-310. Wybierz numer raz jeszcze. Do tej pory słyszałam mnóstwo telefonów, gdzieś w programie kilkadziesiąt osób podzieliło się swoimi pomysłami. Czekam na ten jeszcze jeden pomysł. Pomysł wart pół tysiąca. Kto daje sobie szansę i wybiera numer do studia? Kto jeszcze nie poszedł spać, bo ja wiem, że jest bardzo późno. 704-304-310. No uwaga, ktoś musi zdążyć. I? Słuchajcie, kończymy zagadkę, kończymy program. Gdybyśmy nie musieli kończyć programu, to mogłabym tu jeszcze czekać na zwycięzcę i dawać Wam szansę na wykonanie tego telefonu, ale teraz, kiedy musimy kończyć program, ja albo usłyszę odpowiedź od zwycięzcy, albo pokażę tę odpowiedź, no ale wtedy będzie już za późno na wybieranie numeru. Jeszcze teraz, jak wybierzesz numer, zdążysz. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, a to znaczy, że to Ty możesz mi podać odpowiedź i zgarnąć pół tysiąca za jedno słowo. 704-304-310. Kto wie? Nie kocię, nie kotek. W takim razie... Czy jest w drodze do studia ktoś, kto poradził sobie z zagadką? Czy ktoś zgarnie te pieniądze? Ja naprawdę nie chciałabym zakończyć programu bez zwycięzcy, także daj sobie szansę. Po raz ostatni wybierz numer. Jeżeli wiesz, jakie to słowo, naprawdę szkoda by było nie spróbować. Tym bardziej, że kolejnej szansy w dzisiejszym programie nie będzie. Uwaga! 704 304 310. No i sprawdźmy, czy ktoś wybrał numer? Słuchajcie, muszę kończyć program. Chciałabym poczekać dłużej, ale nie mogę. No, muszę usłyszeć telefon teraz. Kto zdąży? Wybrałeś numer po raz ostatni. 704-304-310. Muszę tu kogoś usłyszeć. Tylko kto do tej pory wytrwał przed telewizorem, kto się nie poddał, nie zasnął, tylko jest po tej drugiej stronie ekranu i walczy o pół tysiąca. Pół tysiąca za jedno słowo. Nie kocie, nie kotek w takim razie. Jeszcze ktoś zdąży. Często jest tak, że czekacie na tę ostatnią chwilę, na ten ostatni moment, potem może się okazać, że po prostu jest za późno. Jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Kończymy zagadkę, kończymy program. Jakie słowo ukryło się w kopercie? Wszyscy śpią chyba. Teraz, kiedy do wygrania pół tysiąca. Chyba, że ktoś właśnie wybiera numer. No, musiał ktoś skojarzyć. Na pewno ktoś wie. 704-304-310. To co, czy usłyszę telefon, zanim powiem dobranoc? Ostatnia szansa. No,
kto wie? Jakie to słowo? I? Naprawdę nikt? Nie wierzę. Na pewno ktoś sobie poradził. No chyba nie wszyscy poszli spać. 500 do wygrania. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, kocur. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Gratuluję panu serdecznie. 500 wędruje w pana ręce. Bardzo się cieszę, że udało się wygrać te pieniądze. Żegnam się z wami i życzę kolorowych snów. Dobrej nocy.